wieczór. Portal radomsko24.pl, Irek Staszczyk, Mariusz Pawłowski, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Radomsku, jest dzisiaj gościem Państwa i moim. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Zastanawia się Panie Naczelniku, bo chyba kierowcy chcą się wpisać w ten rekord, bo jak podał portal Radomsko Nasze Miasto, w 2021 roku w Radomsku padł rekord spożycia alkoholu. Polacy wydali na alkohol prawie 70 milionów złotych. Robi to wrażenie, prawda? Robi to wrażenie. No i właśnie tak się zastanawiam, czy kierowcy również chcą się wpisać w 2022 roku w tej statystyce, bo zatrzymujecie kierowców. Niestety pod wpływem alkoholu. Mimo takich drakońskich kar zdarzają się. Mimo wszystko, tak, tych nietrzeźwych kierujących zatrzymujemy. Teraz od początku roku zauważamy, że ta liczba jest podobna jak w roku ubiegłym, czyli tak by dobrze, że nie ma tendencji wzrostowej, natomiast my chcielibyśmy, żeby jednak ci kierowcy po drogach poruszali się trzeźwo. Alkohol, wiadomo, jest dla ludzi. Ta liczba, o której pan redaktor wspomniał, oczywiście jest ogromna i no, bardzo zastanawiająca. Kwota, tak. Kwota wydana na alkohol. Natomiast na szczęście nie przekłada się to też tak bardzo na tych nietrzeźwych kierujących. Tu właśnie sobie wynotowałem kilka takich zdarzeń, które miały miejsce w 2022 roku. Na przykład 17 stycznia w Kodrębie policjanci zatrzymują do kontroli BMW. Rejestracja pojazdu była nieoświetlona. Przypadek, a okazało się, że 23-latek nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdu. 31 stycznia w Radomsku kierowca potrącił 86-letnią kobietę, po czym uciekł z miejsca zdarzenia. Był to mieszkaniec województwa śląskiego. Jak się zakończyło to dochodzenie? Czy został ten kierowca znaleziony? Nie pamiętam akurat w tej sytuacji, panie redaktorze, ale no, w większości tych sytuacji ci kierujący są nawet po dłuższym czasie, ale ustalani i odnajdywani i oczywiście trafiają przed sąd. I teraz sprawa no, budująca, bo coraz więcej jest obywatelskich zatrzymań. Do takiego zatrzymania doszło, obywatelskiego zatrzymania doszło pijanego kierowcy. 4 lutego około godziny 19 w Dobryszycach na policję zadzwonił świadek, który opowiedział, że będąc na parkingu marketu zauważył dziwne manewry kierującego Fordem. Zgłosił to na policję, zabrał kluczyki. Czyli to chyba jest budujące, prawda? Oczywiście, że tak. Ja za każdym razem, jak słyszymy o takich sytuacjach, takie sytuacje się zdarzają, że są tak zwane te obywatelskie zatrzymania, to ja zawsze pragnę podziękować takim osobom, że faktycznie angażują się w to życie społeczne i tak naprawdę powodują, że nie dopuszcza się do ruchu drogowego nietrzeźwych kierujących. No tak, mówi pan, że angażują się, ale też w pewnym stopniu narażają się, prawda? Zgadza się, to jest pewnego rodzaju też narażanie się, dlatego do tego trzeba podchodzić z dużą ostrożnością i przy takiej pewności sytuacji siebie, że sobie lub na przykład swoim bliskim nie stworzymy zagrożenia tym zachowaniem tego nietrzeźwego. Tu chciałbym dopytać, gdy zatrzymujecie kierowcę do zwykłej kontroli drogowej, prawda? Czy obligatoryjnie on jest również sprawdzany alkomatem? Tak, my przyjęliśmy taką zasadę, że każdy kierowca, który jest zatrzymywany do rutynowej kontroli drogowej, tak zwanej, jest sprawdzany za każdym razem pod kątem stanu trzeźwości. Natomiast czy jest również sprawdzany pod kątem posiadania w organizmie jakichś środków odurzających? To znaczy, jeśli zachowanie tego kierującego wskazuje na to, że zachowuje się dziwnie, irracjonalnie, jest trzeźwy, wtedy poddajemy taką osobę badaniu na zawartość środków odurzających. Mamy teraz takie urządzenie do badania zawartości środków odurzających innych niż alkohol w organizmie, które po wstępnej ocenie wykazuje, czy osoba dana jest, czy nie jest pod wpływem środków odurzających. I tych badań od początku, jak to urządzenie mamy, zrobiliśmy już kilkadziesiąt. Na szczęście okazało się, że te osoby pod wpływem środków odurzających nie były. Ale to rozumiem, również podczas tej kontroli rutynowej drogowej, tak od razu możecie takie badanie wykonać. Tak, jeśli nadal istnieje podejrzenie, że ta osoba... To jak to wygląda? Tak, pobierana ślina na taki próbnik, wkładany do urządzenia i to urządzenie w ciągu kilku minut stwierdza, czy dana osoba jest pod wpływem środków odurzających, czy nie. Czy to jest... Jest to badanie oczywiście wstępne, później pobieramy krew i tak dalej. Rozumiem, właśnie o to mi chodzi, że to jest badanie wstępne, które może, przepraszam, może na granicy wskazywać, czy jest, czy nie jest. Wtedy kierowany jest na pobranie krwi do szpitala. To urządzenie określa, jakiego rodzaju to jest środek, czy to jest marihuana, czy amfetamina, czy innego rodzaju środki odurzające. Mamy rok 2022. Niektórzy kierowcy już się przekonali, że jeżeli mają dość ciężką nogę na gazie, no to z kieszeni i z portfela może sporo, teraz mówiąc kolokwialnie, wyrwać pieniędzy. Jak wygląda to
teraz już za styczeń, bo mamy luty w powiecie radomszczańskim? To znaczy, wiemy, że od 1 stycznia, trzeba tutaj przypomnieć, zmienił się taryfikator w kwestii mandatów karnych nakładanych między innymi na kierujących. My zauważamy radykalną zmianę w prowadzeniu pojazdów przez kierujących. To znaczy, zdecydowanie mniej nakładamy mandatów, jeśli chodzi o prędkości, które były na przykład rzędu 80-90 km na godzinę w terenie zabudowanym, a te prędkości teraz się znacząco o 20-30 km na godzinę zmniejszyły, czyli tak jakby te mandaty są nakładane cały czas, tylko że w mniejszych kwotach, dlatego że kierujący faktycznie... Dobrze, w mniejszych kwotach, ale większych niż w 2021. Zgadza się, tak, to jest racja. Tutaj trzeba trochę postraszyć kierujących. Faktycznie te kwoty mandatów radykalnie wzrosły, natomiast widzimy, że tak by prędkości tych kierujących są znacząco mniejsze. Natomiast nie ukrywam, że tych mandatów po kilka tysięcy złotych już też kilka padło. Tu mam takie jedno pytanie, ponieważ nie tak dawno doszło do takiej dyskusji, uczestniczyłem w niej, gdzie ktoś twierdził, że policja powinna albo zwracać uwagę, albo również nakładać mandaty, jeżeli ktoś jedzie zbyt wolno. Mam tu na myśli starszego człowieka, 85-latka, który wsiada w swojego niezawodnego Fiata 126P. Nie wszyscy jeszcze teraz wiedzą, jaki to jest samochód, ale on jedzie po mieście 40-35 na godzinę. Czy wtedy możecie zareagować? Jak to jest? Czy on stwarza w pewnym momencie... 40 km na godzinę to jest prędkość dopuszczalna, no bo wiadomo, że w obszarze zabudowanym jest to 50, więc no to tak, 40 ja rozumiem, tylko mówię, jeżeli jedzie jeszcze wolniej, czy wtedy on stwarza zagrożenie, potencjalne mogą być takie sytuacje oczywiście i tutaj mamy jakby dwie możliwości w tym momencie. To się wiąże na przykład z tamowaniem ruchu ulicznego. I przy tak jakby lekkiej ocenie takiego zachowania możemy mówić o mandatach rzędu 100-300 zł, natomiast o tak jakby takim uciążliwym tamowaniu ruchu to są mandaty od 500 zł w górę. Nie mniej niż 500 zł. Czyli jeśli ktoś celowo, świadomie Ale mówię utrudnia niecelowo. Ten ruch... On po prostu na tyle jest sprawny umysłowo i fizycznie, że on szybciej nie może jechać jak te 35-30 na godzinę. Mówię, to jest taka kuriozalna sytuacja, tak. Ale... Znaczy w takich sytuacjach oczywiście możemy nałożyć mandat od 100 do 300 zł. Tylko często się zdarza tak, może nie często, ale zdarzają się takie sytuacje, mamy ich w roku kilka dosłownie zazwyczaj, że i kierujący, i sami policjanci zauważają, że na przykład dana osoba no, nie radzi sobie już z kierowaniem pojazdem. Te jej zdolności motoryczne się zmniejszyły. Otóż to. W określonym wieku oczywiście. Chodzi przede wszystkim o osoby starsze. I my takie osoby kierujemy poprzez starostwo na dodatkowe badania lekarskie. Czy taka osoba no, nadaje się do dalszego ruchu drogowego, żeby nie zrobiła nikomu innemu krzywdy, jak również sobie. No bo tu w tym momencie możemy tu polemizować, czy prawo jazdy powinno być dla danej osoby do końca życia. Mam tu na myśli wiek 85, 86, 90, ale w tym wypadku, czy by nie było to ograniczenie swobód obywatelskich? Ja jestem zdania, że powyżej pewnego wieku te badania powinny być obowiązkowe. Tak samo jak są badania obowiązkowe kierujących ciężarówek, tirów tak zwanych, że ten kierowca musi co pewien czas te badania przechodzić. Tak samo uważam, że osoby powyżej pewnego wieku, to jest umowna kwestia tak naprawdę, czy powyżej 65 roku życia, czy 70, ale że te osoby jednak te badania powinny przechodzić w określonych odstępach czasu. Pamięta pan rekordzistów, którzy największy mandat zapłacili już w nowym taryfikatorze? Nie pamiętam dokładnie, ale chyba było to 2,5 tysiąca złotych. Natomiast tutaj trzeba powiedzieć, przypomnieć może, że ten taryfikator faktycznie obejmuje wiele grup takich wykroczeń, wobec których te mandaty karne są bardzo wysokie. Jedna z tych grup to jest między innymi takie wszystkie wykroczenia popełniane w rejonie przejścia dla pieszych. I tutaj możemy mówić o kwotach od 1500 zł w górę. Co dawniej mogło to się skończyć 100-200 złotowym mandatem, teraz są to kwoty 1500 zł i w górę. Albo na przykład mandaty związane z przechodzeniem czy przejeżdżaniem przez... Czyli jeżeli się nie zatrzymam przed przejściem dla pieszych, mimo że ta osoba podchodzi i tak chce przejść, chce i nie chce przejść, najlepiej się zatrzymać. I przepuścić taką osobę, po pierwsze, żeby nie narazić jej na jakieś niebezpieczeństwo, a po drugie, żeby nie narazić się na mandat w kwocie 1500 zł. Na przykład. Najmniejszy jest 1500 tak. zł. Za rozmowę przez telefon prowadząc samochód? 500 zł z tego co pamiętam. A było? Było chyba od 20 do 500.
Od 20 do 500. Z tego co pamiętam. No właśnie, przykład które kolejnego, jeszcze... kolejnych takich sytuacji to na przykład wykroczenia polegające na przejeżdżaniu przez przejazd kolejowy, kiedy zapory są niecałkowicie otwarte albo puszczone. No jeszcze są otwarte, a pulsuje tak, już światło. I czerwone światło jeszcze pulsuje. Więc każde takie wejście za sygnalizator, nawet wejście pieszego za sygnalizator, czy wjazd pojazdem... Przejście. Tak. Osoby, która idzie. Osoby prawda? Pieszej, tak, tak, o tym mówimy. Ile płaci? To jest kwota 2000 zł. I już mieliśmy kilka takich sytuacji, że no, osoby się bardzo zdziwiły, że ta kwota mandatu jest tak wysoka. Dobrze, czy ten mandat może być rozłożony na raty? No bo jak pan mówi 2000 zł, to nieraz to jest taki, no, nazwijmy to, jak to się kolokwialnie mówi, taki no, zarobek miesięczny dla niektórych osób. Jak to wygląda? Tak, znaczy można napisać, bo te kwoty wpływają z mandatów na konto Urzędu Skarbowego w Opolu, który obsługuje tak jakby wszystkie mandaty w Polsce. Można napisać podanie rozłożenie faktyczne raty. Tylko trzeba tutaj mieć świadomość taką, że jak wejdą kolejne przepisy zmieniające zasady ruchu drogowego i punktów karnych we wrześniu tego roku, to wiązało się to będzie też z tym między innymi, takie są przynajmniej założenia, że tak by te punkty karne będą liczyły się dopiero, czyli tak by czas tych dwuletniego ich obowiązywania od momentu spłaty ostatniej raty. Czyli no też świadomość musi być w umyśle tej osoby, że no dopiero po spłacie ostatniej kwoty, czyli całości mandatu, zacznie się naliczać jej ten dwuletni okres obowiązywania punktów karnych. Bardzo często, gdy opisujemy zdarzenia drogowe, gdy zostaje zatrzymany kierowca pod wpływem alkoholu, to na końcu zawsze dodajemy, że grozi mu teraz kara do 2 lat pozbawienia wolności. I to się zmieniło, czy nie? Te kwoty, te wysokości wzrosły. Mhm. Tutaj też jest ciekawostka taka, oprócz tego rodzaju sytuacji, że poprzednio na przykład za jazdę bez wymaganych uprawnień czyli był bez mandat, prawa bez prawa jazdy, tak, był mandat 500 zł, a za jazdę pojazdem danej kategorii bez prawa jazdy, czyli na przykład mieliśmy kategorię B, a chcieliśmy motorem jechać, to był mandat 300 zł. Teraz jest to, nie ma mandatu, tylko musimy sprawę skierować do sądu jako policja i sąd musi nałożyć grzywnę nie mniejszą niż 1500 zł, bez względu na to, czy jedziemy danej kategorii pojazdem, czy tej, której nie posiadamy. Nie? Co się z tym jeszcze wiąże? Wiąże się to z tym, że sąd ma obowiązek nałożyć na taką osobę zakaz prowadzenia pojazdów od 1,5 roku do 3 lat. Więc tutaj ta uciążliwość dla takiej osoby no już jest znacząca. Jazda bez zapiętych pasów, pamięta pan ile w nowym taryfikatorze kosztuje? Z tego co pamiętam, to jeśli chodzi o osoby, to nie zmieniło się, czyli 100 zł. Jeśli o przewożenie dziecka, to dziecka bez fotelika, mówiąc kolokwialnie, czy bez specjalnego zapięcia, to jest 300 zł. A jeżeli kierowca nie ma zapiętego pasu? 100 zł. 100 zł. Tak. Tu się chyba to nie zmieniło. To się nie zmieniło akurat. Które mandaty są najwyższe za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym, na przykład gdy jedziemy 80-90, to jest wzrasta? To wzrasta skokowo powyżej 30 km na godzinę później, czyli o 35, 40, 50, 60. To wzrasta skokowo i ta kwota jest już ponad, no ta ostateczna, ponad 2,5 tysiąca złotych. No i w obszarze zabudowanym wiadomo, że obowiązują przepisy jeszcze poprzednie, związane z tym, że jeśli przekroczymy w obszarze zabudowanym te 50 plus tak zwane, to obowiązkowo zatrzymujemy prawo jazdy na 3 miesiące. Starosta wydaje decyzję o cofnięciu, o zatrzymaniu uprawnienia na 3 miesiące. Czyli jeżeli już okazuje się, że niedługo, jeżeli chodzi o punkty, będziemy mieli to oczko, czy możemy iść na tak zwany kurs i sobie skasować odpowiednią ilość, bo albo się mylę, proszę mi poprawić, bo pan z pewnością wie lepiej. Czy te przepisy już weszły, czy nie, że nie można już teraz tego zrobić? Znaczy, te przepisy wejdą w życie 17 września tego roku. Jak będzie to wyglądało? Czyli będzie to wyglądało tak, że ten okres jakby posiadania tych punktów karnych będzie nie roczny, a 2-letni. To, o czym mówiłem wcześniej, czyli te punkty będą się liczyły od zapłaty mandatu albo grzywny. 17 września funkcjonujemy na starych zasadach, natomiast po 17 września te zasady będą obowiązywały nowe. Rozpoczęły się ferie w województwie łódzkim, również w naszym regionie. Sprawa bardzo ważna to przede wszystkim teraz sprawdzanie autobusów. Ja wiem, że rodzice bardzo dbają o bezpieczeństwo swoich dzieci, bardzo dobrze, ale często te telefony do was, do Wydziału Ruchu Drogowego wykonują za 5:12, czyli autobus ma wyjechać o godzinie 11, a o godzinie 10:30 ktoś dzwoni z rodziców, przyjedźcie panowie, sprawdźcie autobus, bo to jest bardzo ważne.
Są takie sytuacje, oczywiście my zachęcamy oczywiście do tego, żeby korzystać z tej naszej strony internetowej, tam jest informacja, gdzie dzwonić, w jakich godzinach dzwonić. Ale wcześniej wtedy chyba. Dzień, dwa dni wcześniej zadzwonić, no żebyśmy wiedzieli, że ten patrol no, z dużą prawdopodobieństwem tam pojedzie, bo takie telefonowanie na ostatnią chwilę często wiąże się z tym, że no, patrol ma inne zadania w tym czasie zaplanowane, nie jest w stanie tego autobusu skontrolować. Natomiast tutaj trzeba przyznać, że my na kontrolę tych autobusów faktycznie się nastawiamy dość intensywnie i od początku roku, mimo że na terenie województwa łódzkiego nie były jeszcze ferii dla dzieciaków, to my te autobusy już też kontrolowaliśmy. Też tak jakby przejeżdżające przez teren województwa naszego. Dobry, bardzo dobry. Stan autobusów z terenu powiatu radomszczyńskiego jest naprawdę dobry. Ci kierujący mają świadomość tego i właściciele tych firm transportowych, że my te kontrole przeprowadzamy bardzo często i dość naprawdę skrupulatnie. I ten stan pojazdów tych autobusów jest naprawdę na dobrym poziomie. Czyli panie naczelniku, chyba powiemy tak wspólnie, że lepiej zdjąć tą nogę z gazu, bo dzisiaj troszeczkę może jeszcze raz uświadomiliśmy kierowców, ile może nam wyrwać, jeszcze raz powiem, z kieszeni. Nie wiem, czy to było straszenie, to było chyba uzmysłowienie, że zmieniły się te przepisy. Zmieniły się przepisy i trzeba mieć świadomość tego, że policjant też nie ma wyboru, tylko musi stosować mandat taryfikatora, jest zobowiązany prawem. Dobrze, ale są jeszcze te widełki, że od 100 do 300? Przy niektórych wykroczeniach są tego rodzaju widełki, natomiast teraz trzeba mieć świadomość tego, że ten mandat może być do kwoty 5000 zł. Poprzednio było to do 500 zł, więc dziesięciokrotnie wzrosła tak jakby kwota możliwości nałożenia mandatu na taką osobę. No dobrze, dalej nie straszmy, bo to naprawdę aż niektórym włos się na głowie jeży. Dziękuję bardzo panu za przybycie, za rozmowę, za przyjęcie zaproszenia. Dziękuję A bardzo. Państwu jak zawsze dziękuję serdecznie za uwagę i za to, że zaglądacie. Jesteście z portalem radomsko24.pl. Do usłyszenia, do zobaczenia.